choć specjalnie z nas konia zrobić, wszystko rozumiem, co mówimy. Ciekaw, czy tu prężnik gdzie podjechać. Jesteśmy już w drodze, auto kupione, więc należy wam się parę słów. Jest dziś czwartek, 19 maja. Jest z nami pan Damian. Jesteśmy w drodze powrotnej, jak mówiłem, a byliśmy w Ratingen. Wylądowaliśmy o 7 rano. To są zachodnie Niemcy, Ratingen, zachodnie Niemcy. Wylądowaliśmy o 7 rano, o 9 auto już było kupione. Jak widzicie, A4 pan Damian kupił. Auto kupowaliśmy od trzeciego właściciela, 30-letni Niemiec, od 7 lat mieszka w Ratingen, wcześniej mieszkał w Guben, trochę po polsku coś tam rozumiał, pojedyncze słowa. Trzeci właściciel od 3 lat. Auto przez długi czas było serwisowane w Audi. On sam serwisował je już w niezależnych warsztatach. Ostatni serwis miał wykonany w 2015 roku. Trochę je wiejsko tuningował. Polakierował zderzaki, dolne części, przód i tył. Maska też była lakierowana, ale to nie za jego kadencji, dużo wcześniej. Szyby oryginalne. Właściwie się
nie ma do czego doczepić. Opony letnie nowe z 2016 roku, właściwie dwa tygodnie temu je kupił. Dorzucił jeszcze opony zimowe na Alufelgach z 2011 roku. Ze dwa sezony jeszcze pojeżdżą. Wystawione auto było za 4800. Zeszliśmy do 4300. I za tyle auto zostało kupione. Plus ekstra płatne koła zimowe za 150 euro. Auto z 2003 roku, trzech właścicieli, 200 chyba 19 tysięcy przebiegu. No i korby z tyłu. Więc co niektórzy z Was będą musieli wziąć tabletki uspokajające. Ale chyba przeżyjecie. Do zobaczenia.